Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać w Muzeum Sportu i Turystyki. Zwykle w tym gmachu na pierwszym planie gości sport. Wiadomo, sukcesy mistrzów olimpijskich, naszych sportowców na różnych stadionach świata są jakby wyznacznikiem tego, czym się zajmujemy, ale dzisiaj bohaterem jest turystyka. Miło mi, że gościmy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które zechciało w Muzeum Sportu i Turystyki zaprezentować przygotowaną wystawę prezentującą historię Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rok 2010 jest rokiem 60-lecia jednej z największych polskich organizacji pozarządowych, jaką jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w tym roku 17, a 18 szczególnie grudnia obchodzi swoje 60-lecie. Rok cały przygotowujemy materiały, dokumenty. To rok także wielu spotkań kongresowych i innych, których celem nadrzędnym jest to, aby uzmysłowić fakt zjednoczenia ruchu krajoznawczego i turystycznego w Polsce w latach 50. po to, żeby stworzyć nową organizacyjną jakość. Otóż odwołujemy się w materiałach, które tutaj Państwo widzicie, do roku 1873, do roku, kiedy powstało Towarzystwo Tatrzańskie, następnie Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, do roku 1906, kiedy powstało w dniu 27 października 1906 roku w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. I te dwa towarzystwa funkcjonowały przez lata. Cóż ja będę mówił, wiele osób tutaj zgromadzonych doskonale tę historię zna. Ale fakt jest taki, że w okresie już międzywojennym od 1934 roku myślano o tym, jak dopełnić fakt zorganizowania krajoznawstwa i turystyki w Polsce poprzez jedną organizację. I to właśnie już w 1934 roku w stołecznym mieście Warszawie złożono taki statut, który miał mówić o tym zjednoczeniu. No niestety lata następne spowodowały ten fakt, że zostało to bez mała 16 lat oddalone. W okresie bezpośrednio po wojnie, po II wojnie światowej, w latach 46-47, a nasilenie to rok 1948, powrócono do tej idei. Po to, żeby w roku 1950, jak już powiedziałem, 18 grudnia, zaistniał fakt zjednoczenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w jedną dużą organizację, którą jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Miejsce jest nieprzypadkowe, jako że wiele momentów z historii jest związanych z tym, że krajoznawstwo z turystyką, a w okresie po 1950 roku ze sportem miało wiele wspólnego. Stąd też w dniu dzisiejszym, w tym pięknym miejscu, w Muzeum Sportu i Turystyki, otwieramy ten element, który jest związany z ruchem krajoznawczo-turystycznym. Gospodarz, dyrektor, ja skromny prezes, pozwólcie Państwo, że w imieniu nas otworzymy tę piękną wystawę. Wystawę, która jest poświęcona 60-leciu, ale ona ma jeszcze inny wymiar, edukacyjny. Otóż tutaj będą przychodziły dzieci. Tutaj będą przychodziły dzieci ze szkół, bo będzie możliwość pokazywania od tych najmłodszych elementów związanych ze strojem turystycznym, z wycieczką, ze sposobem organizacji, z zachowaniem na szlaku i tymi wszystkimi elementami, które tutaj z tym są związane.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panie dyrektorze na pana ręce, pani doktor Grys. Chciałbym podziękować sekretarzowi generalnemu Andrzejowi Gordonowi, koleżance sekretarz Joli Śledzińskiej za przygotowanie całości tej pięknej ekspozycji. Oby ta wystawa była wystawą żywą, bo po okresie bytności tutaj pojedzie w kraj, pojedzie tam, gdzie jest także jej miejsce, do kół, klubów i oddziałów PTTK w całym kraju. Pięknie dziękuję. Nie pozostaje nam nic innego jak wygłosić sakramentalne co? Otwieramy wystawę 60-lecia PTTK. Wędruj z nami. Zastanawialiśmy się w naszym Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, jak ma wyglądać ta wystawa, która ma otwierać 60-lecie. Przyszliśmy do wniosku, że najcenniej i najwartościowiej będzie pokazać to, co jest istotą naszego towarzystwa. A istotą są ludzie. Wędrujący, chroniący przyrodę, chroniący zabytki, kochający góry, pływający po wodach, jeżdżący na nartach, na rowerach, odnajdujących miejsca, których inni nie odnaleźli. I stąd ta wystawa, która trochę przypomina kartki z kalendarza, w których ludzie mogą się odnaleźć, mimo że ich osobiście na tych zdjęciach nie ma, ale takie zdjęcia mógłby mieć każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, bo tak samo podziwiał te szałasy tatrzańskie, tak samo jeździł na rowerach, tak samo pływał kajakiem, tak samo wspinał się w górach, tak samo i tak samo można by mnożyć i mnożyć. Jesteśmy bowiem zrzeszeniem ludzi. Ludzi, którzy zakochani są w Polsce i którzy robią to, co lubią, a jednocześnie tworzą pewną misję. Ta misja dla kraju polega na tym, żeby ludzi otwierać na tą polskość. Nie rozumianą tylko patetycznie z okazji rocznic, ale podziwianie ojczystego krajobrazu, troska o niego, odkrywanie w trakcie wędrówek przyjaciół, którzy tak samo są zauroczeni danym fragmentem ojczystego krajobrazu. Dla nas, dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ta wystawa także pozwala pokazać, cośmy wnieśli w różnych sprawach do polskiej turystyki, do polskiej kultury. To my znakujemy szlaki, ponad 72 tysiące kilometrów znakowanych szlaków przez nas i chcemy, żeby tych szlaków szlak nie trafił, a ludzie czuli się bezpiecznie i ciekawie. Chcemy także, co jest niesłychanie ważne, żeby pamiątki, które dotyczą naszego dziedzictwa, były chronione. I to dotyczy naszych muzeów, obiektów. No i chcemy wreszcie, żeby ojczysty krajobraz i ojczysta przyroda były przedmiotem troski wszystkich, bo zagrożeń w tej mierze jest sporo. I temu służy ta wystawa. Na tej wystawie oczywiście są także zdjęcia członków honorowych, rodzinne zrobione w Ogrodzieńcu. Także są zdjęcia pokazujące naszych najmłodszych laureatów konkursu Poznajemy Ojcowiznę. Są zdjęcia z rocznicy, którą obchodziliśmy Towarzystwa Tatrzańskiego. No i są zdjęcia takie z poszczególnych oddziałów, gdzie nagle ktoś tam wędrował, grupa ze szkoły, wyprowadzona w dobrym tego słowa znaczeniu na szlak. No i tak to się dzieje. Jeżeli by szukać znacznego wyznacznika, my ciągle jesteśmy w drodze. I chcemy, żeby w tej drodze ci, co chcą, do nas dołączyli. Dołączyli, myśląc o Polsce. Patetycznie, ale prawdziwie. I serdecznie. Ta wystawa, można powiedzieć, że nie pokazuje bardzo bogatego dorobku naszego towarzystwa. Natomiast pokazuje coś, co budowało ten dorobek, a mianowicie turystów, krajoznawców. Pokazuje przewodników, pokazuje ludzi, którzy pracują z młodzieżą, ale pokazuje również i nasze obiekty, pokazuje znakarzy, którzy od wielu, wielu lat, bo ponad 120 lat znakują szlaki turystyczne, którymi wędrujemy i nie wszyscy wiemy o tym, że to właśnie PTTK to robiło. Ale pokazuje również i turystów niepełnosprawnych, którzy razem z nami ponad 30 lat wędrują. Ta wystawa to polskich turystów portret własny, czyli to pokazuje ona, jacy ludzie na tej wystawie budowali dorobek naszego towarzystwa. Natomiast w naszej siedzibie jest druga wystawa. Wystawa można powiedzieć, że również niezwykła, dlatego że ją zatytułowaliśmy z potrzeby wędrowania.
bo skąd się bierze to, że my tutaj w tym towarzystwie jesteśmy? Dlatego, że chcemy wędrować i niezależnie od tego, że zmieniały się sprzęt, zmieniali się ludzie, zmieniało się otoczenie, my cały czas chcemy wędrować. I ta potrzeba wędrowania na tej drugiej wystawie jest właśnie pokazana, na którą naprawdę serdecznie zachęcam i do odwiedzenia jednej i drugiej, bo jedna i druga się między sobą uzupełniają. Jeszcze jedna sprawa, nowość. Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim będzie można także odbyć lekcje. Tak, tutaj z inicjatywy muzeum, bo to chciałabym podkreślić, Muzeum Sportu i Turystyki, powstała myśl Wędrujemy z PTTK. Są to lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przygotowane tutaj przez, oczywiście pod naszym, można powiedzieć, nadzorem merytorycznym, przygotowujące dzieci i młodzież do wędrowania, czyli jak bezpiecznie wędrować, w co się ubrać, jak się przygotować do tej wędrówki. Myślę, że są to naprawdę bardzo ciekawe i przemyślane lekcje i naprawdę warto w nich wziąć udział. I powiem jeszcze o innych inicjatywach, które są organizowane, bo myślę, że warto wspomnieć, że spacery, które są przez przewodników warszawskich organizowane w sobotę, niektóre teraz w tym okresie, kiedy ta wystawa będzie czynna, czyli do 15 stycznia, zawędrują tu, do Muzeum Sportu i Turystyki, aby po zobaczeniu atrakcyjnych miejsc Warszawy dotrzeć właśnie tutaj, do Muzeum Sportu i zobaczyć, czym jest właśnie to wędrowanie. Thank you.